W opisie znajduje się link do strony G2A, na której można kupować przeróżne klucze do gier, więc polecam się zainteresować. Polkny niedźwiedź. Pomijając to, że trawa ścina się na wietrze, to ten widok na Vanguard jest nawet ładny. Gdyby to nie była stolica, tylko jakaś tam miejscowość malutka, tycia wioska, to bym nie miał z tym problemu, ale to jest, kurczę, stolica całej Myrtany, a wygląda gorzej niż Korinis. Dzień dobry, a może dobry wieczór. W zależności kto jakiej porze mnie ogląda, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Gothic 3. Zmierzch bogów oczywiście. Czy mogę otworzyć tę ciężką skrzynię? Mogę, a w środku jest ubijacz. No fajnie, miło, przyjemnie. Chodźmy do Vanguardu, bo przy okazji odcinka poprzedniego nasz czekoladowy przyjaciel Gorn powiedział, byśmy poprosili Lee o pomoc czy coś w tym stylu. Nie wiem, ja się już zgubiłem. Ja się już zgubiłem w tej fabule. Przestałem udawać, że coś rozumiem, ale no fajnie, że ponownie odwiedzamy Myrtanę, że widzimy jakieś zmiany w tym świecie, że widzimy koczowników mieszkających w Myrtanie. No to bywa. Tak samo jak bywa, że schody wbijają się w tekstury ziemi. No Czasem trzeba wbić sobie schody w tekstury ziemi właśnie. Dobrze, zmierzamy do zamku. Pytanie prawdziwe brzmi, czy pozwolą mi tam wejść? Bo to nie jest takie oczywiste. No, halo? Stać, ani kroku dalej. Witaj. Chciałbym się zobaczyć z Lee. Mam do niego ważną sprawę. Lee jest teraz zajęty. Poszedł się spotkać z mieszkańcami miasta, których ogarnęła panika. Coś się stało? To ty nic nie wiesz? Przez ostatnie 2 tygodnie ludzie żyją w ciągłym strachu, a wszystko to z powodu tajemniczej choroby, która zdaje się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Nie pochodzę z tych stron. Co to za choroba? Ludzie dotknięci nie dostają ataków szaleństwa. Zaiste mroczne czasy nastały. To prawda. Dlatego właśnie tu jestem. Czy wiecie już, co powoduje tę zarazę? Nie, ale szukamy człowieka, który może coś wiedzieć. No to go znalazłeś. Kto to? Ma na imię Mark. To wojownik, który okrył się niesławą. Wojowniku, jeśli pomożesz nam rozwiązać nasz problem, to myślę, że Lord Lee z radością się z tobą spotka. Rozumiem. Z przyjemnością pomogę ludowi Myrtany. No fajnie, ale porozmawiaj z Marciem o artefakcie, ale jakim artefakcie? Jakim Markiem? Hi Mark, gdzie ja go znajdę? Gdzie on jest? Muszę porozmawiać z Marciem w Ardei, po czym udać się do Teodora. Czy ja mam jakikolwiek teleport do Ardei? Bo szczerze, to nie jestem co do tego pewny. No nie mam, oczywiście, że nie mam. Czyli czeka nas podróż z buta do Ardei, niestety. No, szukałem teleportu w Ardei, ale nigdzie go nie znalazłem. Nawet sprawdzałem w necie, gdzie on miał leżeć, ale nie leżał tam i mnie to wcale jakoś nie zaskakuje, patrząc na jakość wykonania Gothica 3 Zmierzch Bogów. Nie zdziwiłbym się, gdyby w mojej wersji gry ten teleport po prostu wbił się gdzieś w tekstury i tyle. Dobra, idziemy do Ardei, no i poszukamy tego Marka. A tak swoją drogą, to czy to nie dziwne, że jest choroba, która wywołuje szaleństwo? W jaki sposób oni to oceniają? Pytają się, za kim jesteś, jak ktoś odpowie, że nie za Lee, to znaczy, że jest szalony i trzeba go zabić? W sensie, to nie żeby coś, ale Bezi akurat by to aprobował. Moim zdaniem to jest bardzo mądre, solidne podejście. Ja widzę gobliny. Powiem więcej, niektóre z tych goblinów strzelają! O Jezus Maria, wait, bo... No niestety, ale one są nieśmiertelne, gdy się zamachują. Co, jak już wielokrotnie mówiłem, jest dla mnie dość sporym problemem. Dobra, otwieramy ekwipunek. One na razie niewiele mi mogą zrobić. Wypijamy 2 poty. No i hajda. No dawaj. Ha! Mam cię! Który tam rzuca mnie kulami ognia? Co to za czekoladowy goblin? Czy on ma jakieś rudy na sobie? Coś tam ma. Dobra. Czekaj. No i dziękuję. Dobranoc. Tak właśnie być powinno. Zabieramy rosę poranną, którą miał przy sobie. Zabieramy... Nie zabieram. Zabieramy nic z kufra, bo ktoś mnie tu jeszcze atakuje. Ty! Do widzenia. Teraz mogę te kufry ograbić? Nie w ten sposób. To nic nie da. Ale już nie prowadzę walki! Nie w ten sposób. No dobra, muzyka ucichła, walki nie ma, ale dalej gra twierdzi, że mam walkę. No, nie będę oczekiwał niczego. Więcej goblinów! O, jestem, znowu się zamachnął. Więcej goblinów! Ale co ważniejsze, ja tu widzę wilki!
Dawaj! Raz, dwa, raz, dwa! Dawaj tu, dawaj tu! Dobra! Ładnie! Pięknie! Hop! 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 Nie hop! O Jezus! Było bardzo blisko. Wy tego nie widzicie, bo moje HP jest schowane za kamerką, ale miałem tyle. Miałem tyle. I dalej mam tyle. Po części, ale to już jest taki żart głęboki dość. Nieważne. Nieważne. Szczaw królewski. Jesteśmy w Ardei. Który to Mark? Hi Mark, który to z was? Który to z was? Bo tutaj słyszałem jakieś epidemii szaleństwa, że obywatele Myrtany przestają zachowywać się jak obywatele... Severin? Czy tutejsi wojownicy chcą iść na wojnę? Tak, lecz Lee nie pozwolił, aby ktokolwiek z Vanguardu brał w niej udział. Ci, którzy to zrobią, zostaną z Vanguardu wygnani. Czy paladyni kiedykolwiek zrobili coś wbrew woli Lee? Mogliby, lecz jak dotąd Lee ma ich pod kontrolą. Czy paladyni opowiedzieliby się po którejś ze stron konfliktu? Paladyni nie walczą dla samej walki. Może i gardzą orkami, lecz nie ruszą palcem bez powodu. Nie opowiedzą się po żadnej ze stron, dopóki nie będą mieć ku temu podstaw. No i fajnie, bardzo ciekawa rozmowa. Czy paladyni, czy paladyni, czy paladyni? Okej. Okay. Mark, ty jesteś Mark? Nie, jesteś Kond. Ej, patrzcie, tu jest... Przez cały ten czas tutaj to było... Czekajcie, zapiszę. Sorry, ale muszę to zabrać. No muszę. Kim ty jesteś? Handli. Cóż, nikim. Jak gdzieś ostrze starszego. Twoje stare ostrze. Ile to kosztuje? 450 tylko? Wait, 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 wait. Ten miecz został wykonany przez znanego zbrojmistrza z Myrtany. Znany zbrojmistrz z Myrtany. Okej. Okay. Znany zbrojmistrz z Myrtany. Ej, bo to za... Ile to zadaje obrażeń? To zadaje obrażeń 140. Czy nie zadaje więcej niż mój miecz Austina? Czy to jest w ogóle możliwe? Nie, to nie jest możliwe. Miecz Austina zadaje 100... Ej, to zadaje więcej niż miecz Austina. No nie wierzę. Dołu złota. 450... Nie, nie, to być nie może. Nie, niemożliwe. Ja mam 130. O, przekuwacz serc. Miecz Palada. No gdzie jest to? Ostrze starczego. A nie... Boże, co ja mówię, to 70 zadaje, tylko siły wymaga 140, ja jestem głupi. Już myślałem, że gra jest głupsza niż jest w rzeczywistości. Oj, głupi ja, głupi ja. No halo, dzień dobry, który z was to... Hildur. Na pewno masz coś lepszego do roboty. Nie mam, tak się składa, że nie mam właśnie. Gra tak nie za bardzo mi dała nic dobrego do roboty. Jest to jakiś Azdis. Ale Mark, szukam Marka. Który z was to Marek? Zajmij się swoimi sprawami. Jest Mark, wyklęty wojownik. No tak, to tak, to ten, co mówił, że nie ma nic do kupienia i zareagowaliśmy na takim... Co? Wojownik Mark. Oddawaj mój artefakt, ty orkowy pomiocie. Co? Artefakt, artefakt, artefakt! Wybacz, ale... Tyle? Rozumiem. Jaki artefakt? What the fuck? Co? Mam go pobić? Nie wiem. Może go pobiję. Może w ten sposób? Nie wiem. Porozmawiaj z Markiem o artefakcie. Okej. Okay. Artefakt, artefakt. Artefakt. Na pewno masz coś lepszego. Zapisuję, no i klepię typa, no. Mogę? Żyjesz? Co masz przy sobie? Orkową zgubę. I co, i tyle? Czy coś jeszcze? Czy ktoś z was tutaj coś ogarnia w temacie artefaktu? Bo tak do artefakt, artefakt, artefakt niewiele mi mówi jako cel. Co tam czytałeś? Może to coś powie. Tu jest napisane coś o alchemii. Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay. Mikstura mamy. Czy możemy zawsze teraz porozmawiać? Zostaw mnie w spokoju. Rozumiem. Przeczytałem w internecie i wychodzi na to, że mam teraz po prostu wrócić do Teodora. Czyli dowiedzieliśmy się tyle, że Mark krzyczy artefakt, artefakt i to wszystko. I jaki ma to związek z tą epidemią szaleństwa i czemu Mark miałby wiedzieć coś na temat tej epidemii, bo sam jest szalony? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Wiem tylko jedno. Gobliny? Oj, gobliny to trzeba masakrować! Ohohoho, jajku, jest blisko! No, dobra, dałem radę. Lecimy do Vanguardu. Czy to jest ogr? Oczywiście, że to jest ogr. Łap!
A go dźgnąłem. Masz! Jeszcze raz! Jeszcze raz! I tutaj, i szybkie uderzenie! Dobra! Ale jestem dobry, ale ze mnie szermiesz! Jeszcze zamachnięcie! Okej, dobra. I uderzenie! Ładnie! Jeszcze jedno! I 500 punktów doświadczenia. Nie mam co z tymi punktami doświadczenia robić. No, chyba w siłę będę ładował, żeby bić mocniej i tyle. No, nic więcej nie przychodzi mi do głowy. A tych ogrów się tutaj troszeczkę za dużo zrobiło. Dobra, biegniemy do Vanguardu. Nie ma czasu z nimi walczyć. Tu leży syn Robara II. Jego zwłoki gniją przed miastem. Tak, jak być powinno. Swoją drogą taka ciekawostka też. Teleport do Vanguardu znajduje się w świątyni w Vanguardzie. Jeszcze tam nie byliśmy w sumie. No to mamy problem. Jak się tak zastanowić. Bo mnie tam nic nie prowadziło w tamtą stronę. Dobrze, że twórcy przynajmniej sprzątnęli to miasto. Wiecie, równie dobrze mogli zostawić te ruiny tak jak były. I stwierdzić, że... No, mieszkańcy nie mieli jeszcze okazji tutaj posprzątać na przykład. Aż mnie dziwi, że... Aha, dobra, cofam. Tak, mury jeszcze zniszczone chyba. Czy nie? A nie, dobra, naprawione jest. Przez chwilę myślałem, że są zniszczone. No i świątynia taka, powiedziałbym, też naprawiona? Czyli to pomnik? Pomnik Robara? To był jak pomnik bez jego. Już stawiają mu pomniki, no jakże. A to co to za typ tutaj jest? Mag ognia. Handluj. Co nam sprzedajesz? Poty życia. Jakoś mnie... Nie ciekawią. Mamy teleport do świątyni, tu kolejny mag ognia, tu jeszcze nowicjusz, który... Na pewno masz jeszcze wiele do zrobienia. Ma szatę maga ognia, dokładniej arcymistrza, no ale jest nowicjuszem. Jest nowicjuszem, zabrakło im szat nowicjusza, to dali już kolejny. To dali im po prostu takie szaty arcymistrza. Kto tam by się przejmował? Chodźmy tego Teodora. No dzień dobry, Teodorze, dzień dobry. Stać, ani kroku dalej. Bo co? Czy mark jest aż tak trudny do znalezienia? Bycie wojownikiem do czegoś zobowiązuje. Udało ci się zdobyć jakieś informacje? Żadne. To było dziwne spotkanie. Mark tylko pieknął się o jakiś artefakt. Artefakt? Tak, cały czas wydzierał się, że chce swój artefakt. Najwyraźniej dosięgnęła go ta choroba. To wszystko zaczyna nabierać sensu. Opowiedz mi coś więcej o Marku. Swego czasu był zacnym wojownikiem, ale niestety wraz z wyjazdami na misję zaczął bawić się w handel różnymi towarami. Ziołem bagiennym, alkoholem i artefaktami. Zastanawia mnie jedna rzecz, znaczy dwie rzeczy. Po pierwsze, dlaczego dialogi bez jego są tutaj tak ciche? Czy dlatego, że jest jakoś daleko, nie wiem, jest niżej czy coś, nie wiem. Jeszcze jeden krok, a oberwiesz. Stoję, nie ruszam się, spokojnie. I druga sprawa, skoro Lee jest teraz na mieście i tam uspokaja ludzi, to nie mogę po prostu tam pójść na miasto i z nim pogadać? To by skipnęło całkiem sporo questów. Co stało się później? Nie wykonał ważnego zadania, ponieważ wysłał część swoich ludzi, aby eskortowali dużą dostawę artefaktów. Jego podwładni nie zdążyli wrócić na czas, a Mark musiał salwować się ucieczką z pola walki. Tamtego dnia śmierć poniosło wielu z naszych ludzi. Za karę wtrącono go do lochu na 2 tygodnie. Powinien zapłacić głową za to, co zrobił. Dlaczego tylko 2 tygodnie? Wykazał wielką skruchę. Poza tym rozchorował się, więc Lee go ułaskawił. Jednakże Mark nie ma prawa wykonywać żadnych misji przez cały rok. Straszna kara. To przez niego nie żyją ludzie. Przez rok nie będziesz mógł już więcej nikogo zabić! O nie! Co ja teraz zrobię? Kiedy to się wydarzyło? 3 tygodnie temu. A co z jego podwładnymi? Mam nadzieję, że zostali ukarani. Ci ludzie z jakiegoś powodu postradali zmysły. O co chodzi? To kiedy dokładnie zauważyłeś objawy choroby? 2 tygodnie temu, ale pierwsze zachorowania mogły wystąpić już wcześniej. Mniej więcej w tym samym czasie do miasta dotarły artefakty. Wtedy też Mark i jego ludzie zostali opętani przez tę tajemniczą chorobę. Słuchaj, jestem pewien, że jeden z artefaktów jest przeklęty i że to właśnie on powoduje te napady obłędu. Czarna magia opętała miasto. Możliwe, że masz rację. Niech przeklęty będzie ten, kto odpowiada za to wszystko. Przekleństwa odłóż na później. Najpierw trzeba znaleźć trefny artefakt. Masz rację, ale jak to zrobić? Musimy zdobyć wszystkie artefakty z tego regionu. Nie damy rady. Większość ludzi została skierowana do obrony miasta, ponieważ toczy się wojna. Wojowniku, czy zgodzisz się wykonać dla nas to zadanie? Mieszkańcy Myrtany są bliscy memu sercu. Tak, podejmę się tego zadania. Dziękuję ci. Wiesz, gdzie znajdują się te artefakty? Na obszarze pomiędzy Ardeą i Vanguardem. No dobra, to dość spory teren. Dobrze, teren. Pójdę już. Przynieś Teodorowi artefakty z Ardei.
No i co, i tyle? To może się tam przeteleportuje? Nie wiem, no... Szukaj artefaktów, ale jakich artefaktów? Gdzie? Dlaczego? W sensie, no wiem dlaczego, bo jakiś artefakt jest trefny i... Ale ja... Nie wiem, pogadamy może znowu z Markiem, może coś się odblokowało, może Mark... Nie wiem, Mam coś na sprzedaż. Wyjątkowy przedmiot. Jakie masz towary? Mówiłem ci, mam tylko jeden przedmiot! Tylko jeden! Tylko jeden! Broń się! Co? Uspokój się. Co się stało? Mam dziś dla ciebie bardzo wyjątkowy artefakt. Chcesz go kupić? Dawaj! Tak, proszę. Wyśmienicie. Oto on. Ale... Tak właśnie. Tak. Tak właśnie musiało być. Tak. Kole, te broń się! Ale... Bo szaleństwo, bo jest szalony, rozumiecie? Bo jest szalony. Mark, a ty jesteś szalony? Jestem mieszkańcem Myrtany i wykonuję misję. Rozumiem. Jaką masz misję? Dlaczego zadajesz tak wiele pytań? To złe czasy i nie można nikomu ufać. Jesteś tu obcy i chcę wiedzieć, czy coś knujesz. Mam znaleźć w Ardei pewne przedmioty. Jakie przedmioty? Magiczne przedmioty. Magiczne przedmioty? Po co? To one wywołują szaleństwo, które opanowało miasto. Muszę zebrać je wszystkie i zanieść do Teodora. Trzeba było tak od razu. Mogę ci pomóc. Nie, ty masz zakaz wykonywania misji przez rok. Jak? Zaginął Severin, jeden z moich wojowników. Od kilku tygodni nie mamy od niego żadnych wieści. On ma magiczny przedmiot, niezwykle uświęcony. Muszę go odzyskać, a ty potrzebujesz czegoś, co on ma. Poszukaj go i przyprowadź do mnie. Możesz zatrzymać, co zechcesz. On ma magiczny przedmiot, a ty potrzebujesz czegoś, co on ma. Przyprowadź go do Jezus. Dobrze, pójdę już. Ale dlaczego? No, żadna ludzka istota nie stworzyłaby takich dialogów, żeby bot to tworzył? Czy nie dodali botowi tworzenie? Nic ci nie jest? O bogowie, ale mnie przestraszyłeś. Kim jesteś? Jestem przyjacielem i pomogę ci. O rety, chyba widziałem cię we śnie. Nie rób mi krzywdy. Co masz w sobie? Nic. Dobra. Wstawaj. Wstawaj, nie ma czasu. Stary, nie ma czasu. Przestań. Znaczy, uderzyłem go, bo miałem podejrzenia, że ma w sobie ten artefakt kolejny jakiś, bo oni tutaj wszyscy mają imiona i strzelam, że właśnie są do tego questa, dlatego z nim pogadałem. Kojarzyłem, że tu siedzi. Ale no, na to, że nie mogę zabrać mu tego artefaktu, trzeba będzie z nim pogadać i odbyć kolejną jakże cudowną rozmowę. Moja głowa. Nie bój się, nic ci nie zrobię. O, cieszę się. Kiedy byłem dzieckiem, bili mnie wszyscy chłopcy we wsi. Co ty nie powiesz? Wątpię, czy masz rację. Może jestem w stanie ci pomóc. Myrtana może w przyszłości potrzebować twojej pomocy. To miło z twojej strony. Przez całe życie wioskowe osiłki znęcały się nade mną i wyśmiewały mnie, lecz dość tego. Chcę zostać myśliwym i polować na wilki. Chcę postawić się wszystkim chłopakom we wsi, którzy znęcali się nade mną. Możesz przyprowadzić do mnie wilki, oswojone wilki, na których będę mógł poćwiczyć polowanie? Co? Dlaczego nie pójdziesz zapolować na nie w lesie? Myślisz, że przeżyłbym w lesie? Żarty sobie ze mnie stroisz? Broń się! Uderzyłem? Nic, nie ma tu nic ciekawego. Ale strażniku, ale to on broń się. Ja nie wiem, naprawdę nie wiem, nie rozumiem. Mój mózg, Azdis, masz coś dla mnie? Zostaw mnie. Teraz rozmawiamy. Nic. Okej, dobrze. Czyli Siegfried ma coś, co jest mi potrzebne. Dobrze ci radzę. I będę musiał mu przynieść dwa osłonione wilki. Jak? Witaj, kupcze.
Wojownik, mam dla ciebie pewne zadanie. Czeka na ciebie złoto, jeśli zdołasz je wykonać. Tylko przestań się obijać. Co to za zadanie? W jaskini, po której grasują bestie, znajduje się pewien osobliwy artefakt. Bardzo chciałbym go zdobyć. Zdobędę go dla ciebie. Muszę cię jednak ostrzec, wojowniku. Mówią, że bestie zamieszkujące tę jaskinię są po dwakroć silniejsze niż jakikolwiek człowiek. Być może będziesz potrzebował pomocy drugiej osoby. Znajdę kogoś. Z jakiej jaskini? Mógłbyś powiedzieć, w jakiej jaskini chociaż? Siegfried, możemy jeszcze porozmawiać? Chętnie złapię dla ciebie wilki. Naprawdę? To miło z twojej strony. Aha, Siegfried potrzebuje oswojonego wilka. Oswojenie zwierzęcia otrzymano. No i dobrze. No i cudownie. No i fajnie. I tak być powinno. Teraz pogadamy z Severinem, bo tak się składa, że koleś, którego Mark nie może znaleźć, stoi tutaj pod drzewem. Daj mi swój artefakt. Dlaczego mam ci go dać? Nie mogę zabrać cię ze sobą, jeśli mi go nie dasz. Dobrze. No dobrze. Chodź za mną. Chodź za mną. Pierścień Severina. Severin idzie za tobą. Mam go teraz do Marka dostarczyć? Ja myślałem, że po tym, co zobaczyłem, ale tutaj już perfidnie widać, że już się kolesio nie chciało. Kolesiowi jawnie tutaj nikt nie myślał w ogóle, że ktoś dojdzie do tego momentu historii. To było takie, nie no, to już gra jest tak zabugowana, że oni nawet, nie no, gdzie? Gdzie? Jako tako, no odpierdziel. Oto Severin. Mam arte... Nie wymawiaj tego słowa, głupcze! Mam to, czego chciałem. Pójdę już. Czy Lee zawsze będzie neutralny? Lee nie jest neutralny, tylko udaje. Skąd wiesz? To normalne. Gdybym miał do wyboru dwie opcje, nic nie poradziłbym na to, że jedna podobałaby mi się bardziej niż druga. Wolisz mięso czy warzywa? Co, i ten Severin tak sobie tu stoi i to wszystko zrobienia. I miałem go tu przyprowadzić, żeby wziąć od niego artefakt, który w sumie już mam. Okej, okay. Oswojenie zwierzęcia. Mam coś takiego? Coś takiego tutaj dostałem, prawda? Jest, oswojenie zwierzęcia. I rozumiem, że mam oswoić wilka i przyprowadzić go do tego Siegfrieda. Cholera, ostatnio wybiłem wszystkie wilki w okolicy. Jak na złość. Jak myślicie, gdzie będzie najbliższy wilk i o jaką jaskinię chodziło temu typkowi? Znaczy... Jeżeli mam strzelać, to możliwe, że chodziło mu o Redok. Redok to jest taka najbliższa jaskinia w sumie, jaka przychodzi mi do głowy. I może chodzić mu o nią. Zajdziemy do Redok w takim razie. Jest blisko. Jest przyjemnie tutaj. Miło, fajnie. No dzień do... Są Iwi... Co tam jest? Chwila, moment. Co... To jest? Halo? Co to jest? Głodny troglodyta. Okej. Okay. Okej. Okay. Pałka troglodyty? To jego pałka. Niestrawiona ognista pokrzywa. Chodź troglodyto. Na razie nie chcę pulować tych wilków, bo jednego z nich chciałbym tutaj stąd zabrać. I wiecie, i się... No i są, niestrawne pokrzywy. Co to są? Żrą pokrzywy na potęgę. Dobra, ty, wilku. Wilk do mnie. Do mnie, wilk. Chodź. Wilk jest pod twoją kontrolą. Do mnie. Idziemy do Ardei. Dostarczę cię Siegfriedowi. Dawaj. Nie przejmujcie się biegnącym za mną wilkiem. To jest oswojony wilk. Użyłem zaklęcia magicznego. I tak dalej, Cześć Roswald. Siegfried, czy znajdę cię w tej karczmie tutaj ponownie? Mam nadzieję, że tak. Cóż za cudowny quest. Halo, cześć Siegfried. Patrz, mam wilka dla ciebie. Dziękuję, przyjacielu, dziękuję. Jak mogę ci się odwdzięczyć? On mówił, że dwóch wilków potrzebuje. Masz jakieś artefakty, które mógłbyś mi dać? Oczywiście, proszę, przynajmniej tyle mogę dla ciebie zrobić. Co, rozumiem, że on teraz tego... Wilka po prostu zabije? No bo on powiedział, że chce tego wilka, żeby na nim potrenować. Ale co potrenować? No bo mówił, że chodziło o polowanie, ale
polowaniu chodzi o to właśnie, że stwór nie jest na smyczy, tylko trzeba go wytropić i zabić, a on... No chyba, że chodziło mu o inny trening. Może on myśli, że polowanie polega na czymś innym. Może tutaj właśnie pomogliśmy jakiemuś furasowi, który będzie niebawem znany na całym wybrzeżu. Dobra, wróćmy do tej tajemniczej jaskini, bo intryguje mnie, co takiego wydarzyło się w tym Redokt, że tutaj byli jacyś kolesiowie, których ja w ogóle nie znam. Co to w ogóle jest? Co tu się dzieje się? No halo, no cześć. Hejo! Jeden hit, jeden... O, teleport do Redokt leży tam, widzicie? O tu, po lewej. Tak casualowo. Biorę. Czy to znak, że tutaj jeszcze... Oj, ty mnie tutaj, ty mnie ty. No, co mnie tu próbujesz? Szukamy kolejnego artefaktu. Aha! No cześć. No cześć. Wilki są silniejsze niż... Aha! Wilki są silniejsze niż... gobliny. Taki fun fact, bo goblin pada na jedno takie słabe uderzenie, a te wilki to się trzymają. Pałka troglodyty. Co to za troglodyci? Skąd oni się tutaj wzięli? Czy to jest jakoś lorowo wyjaśnione? Czy dostaliśmy jakiekolwiek wyjaśnienie? Tam jest golem. Tam są zębacze, tam jest golem. Zębacze, zobaczę. Dobra. Pamiętam Redok. Kiedyś Redok było czymś. Jeszcze stara skrzynia tu jest niedotknięta. A w środku? Przypomina wilka, pierścień. No spoko, no. Miło. Miło. Ale gdzie jest to, czego ja szukam? To mnie najbardziej zastanawia. O. Nie. Nie podczas walki. Zapisałem. Lewo, prawo, nic tu nie ma. Halo, golemie. Widzicie, że golemie wyjmie... Aha, kolejne wilki! Se tutaj po prostu są. Bardzo dobrze. Aj, co mnie gryziesz? Weź się prześpi. Prześpi się, Bezi. Do poranka. Bo czemu nie? Zapiszmy, bo coś czujesz, ten golem to może mnie tutaj mocno... Co do... I ognisty golem? Jezus, on strzela! O cholera! Dobra. No cześć. Ten golema. No hej. Halo! Halo, w drugą stronę! W drugą stronę! Plan był dobry, ale no nie zadziałało. Nie zadziałało wiele rzeczy. Przede wszystkim fakt, że mój bezimienny się po prostu odwrócił do niego plecami. Ale poza tym, to nie spodziewałem się, że te hity będą tak potężne, tak mocarne. No typ po prostu rzucił we mnie kulą ognia i tyle było. Dobra. Powtórka. Tak, raz. Dwa. Raz. Dwa. Uciekaj. Się nie spodziewasz tego. Łap. Ładnie. Drugi raz. Czekaj. Dammit. Tym razem się uda. Albo i nie. Zostajesz uderzony. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Teraz się uda. Raz. Ładnie. Unikamy. No cześć. Co, chciałbyś mnie strzelić? Łap! Bulwo! No i cię mam. Tu cię mam. A tu beczka z woda. Naszyjnik Ulricha. Rozumiem, że tego szukaliśmy. To był Ulrich? Czy ktoś się nazywał Ulrich? No mam nadzieję. Von Jungingen. Dobra, weź się tu prześpi. Zregenerujemy te same HP. Bo czemu by nie? Ładnie. I teraz tak, co ja tu widzę? Amulet... To nie są takie artefakty, które ja mogę zakładać. To tak ciekawostkowo. Na pewno teleportacja do Ardei, przecież nie będę szedł z buta. Muszę poinformować Ulricha, że mam jego artefakt. Nie wiem po co mam go o tym informować, skoro moim celem jest no, po prostu, żeby ten artefakt dostarczyć gdzieś indziej, ale no, gra pewnie każe. I to nie jest Ulrich, tylko Hildur. Oto twój artefakt. Wygląda na to, że został on nieco porysowany w walce. Zachowaj go dla siebie. Z przyjemnością. Dokładnie tak. Tak. To po prostu przeteleportujmy się do Vanguardu. Po prostu miejmy to już za sobą. Ufam, że mam wszystkie artefakty. Były trzy pewnie, nie więcej, na pewno. Pierścień, amulet i sam jeszcze miałem. Nakładkę na członek, nie wiem. Swoją drogą niektórzy piszą, że przecież w Vanguardzie jest port niedźwiedzi, bo zawsze jak mówię, że w Vanguardzie nawet portu nie ma, żeby statek z Kolinis mógł tutaj przybyć, to przecież jest port. Gdzie wy tu port macie, ludzie? No nie ma portu w Vanguardzie, nigdy nie było. Mity, legendy, rozumiecie? Nie ma. Na content paku jest, ale nie tu. Stać, ani kroku dalej.
Doceniam twoją pomoc, wojowniku. Musisz się jednak pośpieszyć. Potrzebujemy tych artefaktów. No mam już. Czego chcesz? Nie mam. Według internetu jeszcze ten pan ma dla mnie questa. Witaj. Nie zawracaj mi głowy, wojowniku. Nagle wzrosła ilość zamówień. Na mikstury lecznicze. Wszyscy ich potrzebują. Nie mam czasu na nic innego. Odejdź! Dobrze. Mogę ci jakoś pomóc? Cóż, możesz. Wyglądasz na wojownika. Jest jeszcze jeden, zwany Azdis. Chcemy jego śmierci. A co on ma wspólnego z popytem na mikstury lecznicze? Wyzywa wszystkich na pojedynki. Pojedynkuje się całymi dniami, a jego nieszczęsne ofiary przychodzą i błagają mnie o mikstury lecznicze. No nie stój tak. Idź i zajmij się nim. Dobrze. Pójdę już. Czyli jest sobie koleś, który bije wszystkich, przez co ci pobici przychodzą do kolesia, który sprzedaje mikstury i on zarabia krocie. I to mu się nie podoba. Ja czegoś nie rozumiem? Ja zgubiłem się tu w jakiś sposób? Który z was to Azdis? Witaj, Azdisie. Wyzywam cię na pojedynek. Tylko poczekaj, chłopcze. Od razu ostrzegam, że to będzie przypadek. To, co się za chwilę wydarzy, to będzie przypadek. Po pierwsze, to popełniasz duży błąd, bo orkową zgubą na mnie tutaj próbujesz, a ja chcę powiedzieć tylko, że nie jestem orkiem. Może i wyglądam, ale nie jestem. Nie wiem, czy mam go zabić, czy mam z nim pogadać, bo te dwie rzeczy dla obywatela Myrtany często są, powiedziałbym, synonimami. Więc halo, Azdis, weź na chwilę wstań, sprawdzimy, czy mam cię zabić, bo to jest ważne, czy będzie dialog jakikolwiek. Azdis. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego. Nie ma żadnego obywatela Myrtany. Tym razem na pewno masz, nie zawracaj mi głowy. Rozumiem. Okej. Posłuchaj, widzisz to? Odłóż tę cholerną broń. No odłożyłem w jego ciele. To nie było takie. Zająłem się Azdisem. Jak rozumiem, teraz dostanę kolejny artefakt. Prawda? Prawda? Azdis już nikogo nie skrzywdzi. Niech Inos cię błogosławi, weź trochę mikstur uzdrowiających i wszystko, czego ci trzeba. A co z tymi artefaktami? Są twoje. Pierścień Konza. Okej, czyli mam. Od Siegfrieda, od Konza, od Marka, od tego kolesia tutaj. Czy o kimś zapomniałem? A, i od Sindriego kupiłem. Mamy 5, czyli tyle, ile być powinno. Dobra, to mamy wszystkie. Mamy wszystkie według internetu, bo sprawdzałem w poradnikach. Mamy 5 artefaktów. Ale się teleportnąłem. Ale teleportacja. Taka teleportacja to, taką to się aż lubi. Dobra, szybko, biegniemy. Muszę dostarczyć artefakty. Muszę wypełnić wolę obywatela Myrtany. To jest ważne. Już, ostatnia prosta. Dasz radę. Nieś te artefakty, które doprowadzają do szaleństwa. Doprowadź się do samej stolicy ludzkości. Nie wiem, nie wiem, skacz. Stać, ani kroku dalej. Mam. Zadanie wykonane. Oto wszystkie artefakty z tego regionu. Wyśmienicie. Vanguard ma wobec ciebie dług wdzięczności. Co tym razem? Zaginął oddział moich najlepszych zwiadowców. W którym regionie mieli prowadzić zwiad? W krainie rozciągającej się pomiędzy Ardeą i przylądkiem Dun. Pomożesz nam? Pomogę. Dziękuję ci w imieniu całego Vanguardu. Moi informatorzy donieśli mi, że Ork Evolt prawdopodobnie pilnuje nowego transportu więźniów. To pewnie nasi zaginieni zwiadowcy. No to pójdźmy tam i dajmy orkom nauczkę. Nie możemy walczyć. Wraz z Lee doszliśmy do porozumienia, że wstrzymujemy jakiekolwiek działania bojowe, aby nie naruszyć warunków rozejmu. Nie możesz więc zaatakować wroga. Jedyne, co możesz zrobić, to potwierdzić nasze informacje. Dobrze. Ruszam w drogę. Gdzie są zwiadowcy Teodora? No ale gdzie oni są? Widziano ich, jak podążali w stronę Cape Dan, ale nigdy nie wrócili. Muszę dowiedzieć się, gdzie są i co się z nimi stało. Ebolt się koleś nazywa, tak? Ebolt. Ebolta. Ebola. Ora, teleport Cape Dan. O dziwo, nic się tu nie dzieje. Gakras se tu stoi. Wojownik, wojownik. Pomyślmy, tak na logikę. Na logikę. Jest tutaj wojownik. No i tam jest Ardea. Gdybym... O, jaszczurka. Ale ucieka. No. Uratowałem nas. I teraz tak. Gdybym... A chwila. Tu rzeczywiście ktoś tu siedzi.
I tu ktoś siedzi? To jest wojownik? Czy wy tutaj byliście wcześniej? Zwiadowca. Co tu się dzieje? Stój, człowieku! Wracaj skądś przylazł, albo Beliar mi świadkiem. Nakarmię twoim truchłem ścierwojady. Spokojnie, przyjacielu. Nie mam wrogich zamiarów. Chcę tylko wiedzieć, czego strzeżesz. Nie twój interes. Pewnie jak większość orkowych strażników, nie masz zielonego pojęcia, po co cię tutaj przysłano. Tak się składa, że bardzo dobrze wiem, co tu robię. Moim zadaniem jest pilnowanie szpiegów, których udało nam się niedawno schwytać. Tyle. I sobie tutaj tak siedzą. I jedzą gulasz. Drewno nieźle się pali. Mają ogólnie taki piknik. Masz jeszcze coś do zrobienia. I są pilnowani przez jednego orka. Trzech paladynów. Przez jednego orka. Wróciłem. Stać ani kroku dalej. Twoje informacje okazały się prawdziwe. Ebold pilnuje twoich zwiadowców. Wyśmienicie, Vanguard ma wobec ciebie dług wdzięczności. Co masz zamiar zrobić? Musimy odbić naszych zwiadowców. Dlaczego? Z łatwością wybilibyśmy tych orków. Lee wierzy, że przemoc nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Pojedyncza iskra może stać się zarzewiem wielkiej wojny. Lee uważa, że nie należy przelewać krwi, kiedy problem można rozwiązać drogą pokojową. Wygląda na to, że Lee opętała niemoc. Postąpię jednak tak, jak mówisz. Przynajmniej na razie. Przygotuj się na nowe oblicze Myrtany. Jesteśmy przygotowani. Przygotuj się na nowe oblicze Myrtany. Bezimienny 2022. Głosuj teraz. Lista numer 2. Make Myrtana great again. Make Myrtana strong again. Chodźmy do Ebolta. Jest, konstrukcja tych questów jest dla mnie niepojęta. Serio, to jest... Znowu ty! Przyjacielu, przychodzę prosić cię o uwolnienie więźniów, których pilnujesz. Ten człowiek myśli, że ma poczucie humoru. Durny człowiek! Naprawdę sądzisz, że wypuszczę moich więźniów tylko dlatego, że ty o to prosisz? Jestem wojownikiem. Porozmawiajmy więc jak wojownik z wojownikiem. Myślałem, że masz więcej oleju w głowie niż pozostali strażnicy. Z pewnością wiesz o tym, że ci zwiadowcy są nieszkodliwi. A może musisz najpierw skonsultować się z kimś w tej sprawie? Ja... Posłuchaj. Na pewno masz świadomość tego, że paladyni generała Lee mogliby obrócić ten obóz w perzynę w ciągu jednego dnia. Warto poświęcać cały obóz dla kilku mikrych zwiadowców? No dobrze. Weź ich. I żebym cię tu więcej nie widział. Działasz mi na nerwy. Dziękuję. Jesteś mądrzejszy od reszty swoich kolegów. Obaj będziemy mieć kłopoty. Drewno nieźle się pali. Zabiorę cię stąd. I tyle. I zabieram ich stąd. Czy przez obóz miał na myśli... Teo, tutaj te kilka desek? Czy bezimienny przez ryzykowanie życia innych mianowicie jednego orka? Czy to też nie są paladyni, a nie niegroźni zwiadowcy? Nędzna bestio! Nie wiem, chodźmy do Vanguardu. No i jesteśmy, Teodorze, jesteśmy. Stać ani kroku dalej. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję ci. Czy teraz uda nam się spotkać z Lee? Wybacz, wojowniku, ale w tej chwili to niemożliwe. Sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Dotarły do nas informacje, że wojna z orkami wisi w powietrzu. Mogę jakoś pomóc? Rozkazałem żołnierzom gromadzić wszelkie zapasy, które mogą nam się przydać. Możesz nam pomóc zdobyć mięso. Gdzie mam szukać mięsa? Będziesz musiał na nie zapolować. Udaj się do lasu. Dobrze. Ruszam w drogę. Zadanie wykonane? Zadanie wykonane. Wyśmienicie. Wojowniku, raz jeszcze będę potrzebował twojej pomocy. Co mam zrobić? Mięso już mamy, a teraz potrzebujemy pszenicy do wypieku chleba. Gdzie mogę znaleźć pszenicę? Znajdziesz ją na naszych farmach. Szukaj worków z pszenicą.
Dobrze, ruszam w drogę. Dobrze, ruszam w drogę. Na pewno masz coś lepszego tyle. Do roboty. Wiecie co, to jest dobry moment, by postawić kropkę. Ilość questów, żeby wejść do generała Lee, jest dla mnie niepojęta. Dlaczego? Po co? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Mam tak wiele pytań i żadnych, ale to żadnych odpowiedzi dla was. Powinien był wiedzieć. Naprawdę, nie wiem co myśleć. Już nic nie myślę. Jestem jak ten ślepy głupiec. To nawet nie wie, gdzie ma szukać tych farm. No ale jest jak jest. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Pamiętajcie o go skontowaniu oraz ocenieniu, a my usłyszymy się już niebawem. Mam nadzieję, że w jednym z ostatnich odcinków ze Zmierzchu Boku. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!